Cześć, dostałam od Was takie zapytanie. Co myślę na temat końca świata, który ma się zdarzyć 23 września 2017? Proszę Państwa, myślę dokładnie to samo, co myślę na temat końca świata, który miał nastąpić 21 grudnia 2016, i myślę, że spokojnie jeszcze 20 innych końców świata, które miały nastąpić wcześniej, takie w 97 roku, w 80 którymś, kilkakrotnie w latach 2000, także w roku 2000 w momencie 0, w roku 2001 w momencie 0 i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę. Nie ma żadnych wskazań astrologicznych, żeby cokolwiek strasznego miało się zdarzyć 23 września. Przejrzałam internet, przejrzałam YouTube'a, filmiki z tego typu treściami na temat straszliwej daty 23 września głównie zamieszczają nastolatki albo też osoby, które są na tyle niepoważne, że używają automatu zamiast własnego głosu, nie podają swojego imienia i nazwiska, a więc same wystawiają sobie świadectwo. Tego rodzaju anonimy radziłabym po prostu, nie radziłabym traktować poważnie osób, które nie są na tyle odważne, żeby treści, które wrzucają, podpisywać własnym imieniem i nazwiskiem. Czy to używają pseudonimów, czy to po prostu w ogóle nie podają tego, jak się nazywają. To jest niepoważne. To jest niepoważne. To jest brak odpowiedzialności za własne słowo. W takiej sytuacji można po prostu powiedzieć albo napisać wszystko. Więc tak, wracając do 23 września. Tam te osoby, które rozpowszechniają te bzdury, powołują się na świętego Jana, na Księgę Objawienia czy też Apokalipsę, na temat tego, że tam jest taki fragment dotyczący niewiasty, która jest odziana w słońce i księżyc i w 12 gwiazd, tak zwana niewiasta apokaliptyczna, którą się utożsamia z Matką Boską, no i powołują się, że niby jest tak, że w tym czasie w znaku Panny jest zgromadzenie planet i to w związku z tym ma znaczyć coś tego rodzaju, że to już jest koniec świata. Proszę Państwa, nie sądzę, żeby koniec świata był możliwe do wyczytania w taki sposób. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że w tym czasie w znaku pannym rzeczywiście jest stelium Merkurego, Marsa i Wenus. I to się zdarza często. I zdarza się bardzo często, że jest stelium w jakimś znaku, także w pannie. To jest tak, że to są cykliczne zdarzenia. Nie mają jakiejś mistycznej natury. Tak, tylko mają naturę przyrodniczą, fizyczną i nie spodziewałabym się żadnych straszliwych efektów specjalnych. To jest tak, że wręcz przeciwnie, uważam, że to będzie bardzo sympatyczny i przyjemny okres, z tego względu, że po pierwsze, dzień wcześniej o 22:01 i 42 sekundy Słońce przechodzi do znaku Wagi, a znak Wagi jest znakiem romantycznym. Skupia się na związkach, na przyjemnościach, na życiu towarzyskim, na sztuce i tak dalej. I to jest po prostu równonoc jesienna. To jest to wydarzenie, które zdarza się naprawdę co roku. I druga sprawa, to stelium z Marsa i Wenus i Merkurego w Pannie ma opozycję do Neptuna, co też czyni klimat bardzo romantycznym, ponieważ sama koniunkcja Wenus i Marsa jest niezwykle romantyczna. A jeśli dodamy do tego Neptuna, to robi się to, jakby wchodzimy na wyższą półkę. Więc osoby, które mają coś w środkowej, w środkowym dekanacie, w drugim dekanacie znaku ryb, które mają coś w drugim dekanacie znaku panny, osoby, które mają coś w wadze, osoby, coś, to znaczy jakąś planetę, to mam na myśli, jak mówię coś, tak? Jakiś obiekt. Bo znak wagi każdy gdzieś tam ma w horoskopie, w jakimś domu na pewno, nawet jeśli nie ma tam żadnej planety. Więc jeśli ktoś łapie się na te tranzyty, to po prostu czeka go niezwykle przyjemny okres. Jest to moment, kiedy można poznać kogoś, albo kiedy będzie się miał więcej czasu dla swojego partnera. Więc naprawdę nie ma się czego bać. To tak jak patrzę tutaj na ten wykres, to jest to
No jest to przyjemne, nie jest to zakłócone żadnymi trudnymi, nieharmonijnymi aspektami, więc zamiast się bać, proszę się cieszyć, proszę chodzić w tym czasie na spacery, proszę się spotykać ze znajomymi. Jeśli ktoś szuka partnera, no to niech randkuje, a jest też taka możliwość, że się sam napotoczy. Więc nie ulegajcie tego rodzaju jakimś takim ściemom po prostu, tak? No, nie wiem, jak to inaczej nazwać. No, jest mnóstwo osób, które z różnych względów produkują bzdury, także po to, żeby nabierać różne osoby albo żeby sprzedawać jakieś magiczne przedmioty, które mają ludzi uchronić przed pechem czy czymś tego rodzaju. Osobiście nie przywiązywałabym wagi do tego rodzaju końców świata czy jakichkolwiek innych takich straszliwych prognoz, które w żaden sposób nie są uzasadnione, tylko mają wywołać lęk, strach, obawę, albo też mają coś sprzedać, co uchroni, ma niby uchronić kogoś. Jak będzie koniec świata, to dowiemy się o tym wszyscy. Czy będziemy żywi w tym czasie, czy będziemy martwi, bo jeśli będziemy martwi, to zaczniemy wstawać się martwych. Tak przynajmniej jest to przedstawione, tak to jest przedstawione w chrześcijaństwie. Więc, drodzy Państwo, nie ulegajcie jakimś takim durnym opowieściom o tym, że stanie się coś strasznego, bo zwykle to są rzeczy absolutnie nieuzasadnione. Zdrowy rozsądek, spokój i sprawdzenie źródeł. To jest rzecz, którą polecam wszystkim. No i to tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo.